wszystkim, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku z serii Fantasmagoria. Jesteśmy już w akcie drugim. Niestety w poprzednim nasza główna bohaterka, w zasadzie to my, uwolniliśmy, słuchajcie, demona i prawdopodobnie wstąpił on w naszego męża i już na drugi dzień, słuchajcie, widać w nim zmianę w zachowaniu. Także no niestety wygląda to źle. Słuchajcie, dlaczego? Poczekajcie, ja chcę się wrócić. Nie mogę tu zrobić żadnej interakcji, bo wszystko jakoś takie było na czerwono zaznaczone dziwnie. O, teraz jest ok. Dobra, teraz jest dobrze. Czy ja mam coś nowego? Nie mam nic nowego. To wychodzimy. Może zapukamy do małżonka. Sprawdzimy, co tam u niego. Czekajcie, bo już nie pamiętam, co tutaj było na lewo. Aha. To my tutaj póki co nic nie potrzebujemy stąd. Tam nie było żadnych drzwi. Jak tu się schodziło w dół? Tam jest łazienka. Tutaj chyba tędy. Generalnie kazał nam coś kupić do czyszczenia. Nie, tu miałam iść. To jest to z dzieckiem, tak? Nie, nie tu. Kazał nam iść coś kupić czyszczącego i w ogóle tak na wstępie zauważyłam, jak zaczynał się drugi chapter, że, moi drodzy, mamy poniedziałek, więc prawdopodobnie wszystkie sklepy będą już pootwierane, więc spokojnie możemy sobie iść przejrzeć, ale co ja pamiętam, słuchajcie, jak grałam, kiedy byłam mała, że tutaj każdego dnia, jak w momencie, kiedy zmienia się kolejny dzień, to możemy wchodzić jeszcze raz w te same interakcje i będą troszeczkę inne rzeczy się działy. Sprawdźmy może ten pokój, czy coś tu się zmieniło. Wyobrażam sobie, że nie, ale na przykład są jeszcze inne pomieszczenia, w których mogą być nowe jakieś, słuchajcie, jakieś nowe rzeczy się dziać. Sprawdźmy jeszcze raz to lustro, czy coś nowego tam ujrzy, czy nie. Nie, cały czas jest to samo. Jest po prostu pokazane jakby pod napięciem. To jakby a la krzesło elektryczne. W ogóle na miejscu tej laski to by się tutaj tak raczej swobodnie nie czuła i swobodnie nie przeglądała, patrząc, co mam za plecami. Ale okej. Są gusta i guściki. Wyjdźmy po prostu stąd. Tutaj, czy tutaj był pokój tego naszego męża? Chyba tak. Pewnie nie otworzę. Don, you in there? Yeah. What are you doing in there? Nothing. Now go away. Wait. I don't understand. Did I do something wrong? Nothing more than usual, Adrian. Now be a good little girl and go away. What? Generalnie bez czegoś do czyszczenia mogę w ogóle nawet tutaj do niego nie pukać, bo to nie ma sensu. Słuchajcie jakąś muzykę, tylko nasza bohaterka chyba nie wie, skąd ona dochodzi. I moi drodzy, nie dochodzi ona z fortepianu, na pewno nie. A nigdy nie zostało to wyjaśnione, skąd ta muzyka dochodzi. W każdym razie irytująca muzyka, więc też nie spędzę tutaj w tym korytarzu zbyt wiele czasu. Chciałabym zobaczyć nową monetę i nową przepowiednię na dzisiaj. Oh, another token. Co macie dla nas dzisiaj za złote myśli? Strangers dwell among you. Strangers dwell among you. Nieznajomi są wśród... są z wami? Są wśród nas? Nie wiem. Wśród was w sensie.
Jakoś tak. Nieznajomy jest wśród was? Czy coś takiego chyba. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Chciałam kliknąć na ten obraz naszego Zoltana. Nic nowego. Myślałam, wiecie, że może się obraz zmienił albo coś. Co to jest? Jezus, ja myślałam, słuchajcie, że tu się kot pali. Ja pierdzielę, ale mam schizę. Dobra, wyjdźmy może z tego domu. Jedziemy do sklepu, bezwzględnie. Ja pierdykam. Kot się pali. Znaczy nie pali się, ale ja tak myślałam. Dobra, wyłączcie tą muzykę. Dobra, bo to było irytujące. Wsiadamy w brykę i jedziemy. Zajrzymy też do agenta nieruchomości, bo jestem ciekawa, czy będzie jakaś nowa interakcja. Nie chciałabym się tutaj, wiecie, znowu cofać niepotrzebnie. Ale najpierw po kolei. Czy ten sklep jest otwarty? No nie mówcie, że znowu zamknie. Open. Już myślałam, że jest zamknięty. No to wchodzimy. Ojej, nie chciałam kliknąć na szybę, tylko słuchajcie, wejść do środka. Wybaczcie mi to. Century cameos. Unfortunately, I don't have any at this time, but I do have some very fine old jewelry if you'd care to. Oh, uh-huh. I understand. I see. I see. Well, I will be on the lookout for any cameos of that description, and you said you'd pay well? I'll be sure to call you back if I find anything. You're welcome. Goodbye. Hi. Hello. See anything you like? Oh, I'm just looking. Thanks. Take your time, dear. I'll be here if you have any questions. Okay. Thanks. Może, słuchajcie, zanim z nią porozmawiamy, to pooglądajmy sobie tu cokolwiek, jeżeli w ogóle mam taką możliwość. Mogę tylko sobie tak przejrzeć to wszystko. Excuse me. Yes? You know that beautiful crucifix in the display case over there? Yes. I was wondering how much you're asking for it. It is a lovely piece, isn't it? Yes. This particular crucifix is not terribly old, only from the early 19th century, but it is a rare piece, made out of titanium, a metal which had only just been discovered. I didn't know they made jewelry out of titanium. They don't, as a general rule. That's what makes this such a rare piece. It is interesting. So, how much? Oh, not much, considering its rarity. Only 2,200. That much? That's more than I can afford right now. Well, in that case, call me if you need any further assistance. Takie tanie, oczywiście. No słuchajcie, sklep z antykami, no to raczej tutaj nic taniego nie będzie, prawda? Czy coś jeszcze innego mogę zobaczyć? Czy to jest wyjście? Nie, ja nie chcę stąd wychodzić. Ludzie, ja chciałam tylko zobaczyć, czy ja mogę z tej strony coś zrobić. Przecież mnie zaraz szlak trafi.
Dobra. Nic więcej tutaj widzę, wkliknąć nie mogę, więc gadamy z babeczką. Kliknęłam ci. Ma'am? Yes? Hi, I'm Adrienne Delaney. I just moved here from Boston. I was wondering if you could maybe tell me... Did you say your name was Adrienne Delaney? You're not a writer, are you? Yes, I am. Why do you ask? Oh, I just loved your mystery novel, Blue Moon Rising. I couldn't put it down for a week. Can I have your autograph? Yeah, sure. No to słuchajcie, jesteśmy w domu. Damy jej autograf, rozpoznała nas jako pisarkę, oh, więc może krzyżyk nam odsprzeda za tańszą kwotę. What's your next book about? Oh, now you're gonna have to wait for that to come out. Oh, fiddle, I was afraid you'd say that. Well, what can I do for you, Adrienne? Well, I was hoping maybe you could tell me something about the area. Listen, I know everything that goes on around here. Like, I know you're the one who bought the old Carnavash estate. If you ever have any questions, I'm the one to ask. Great, I'll do just that. Thanks, Luann. Only, most folks call me Lou. Okay, thanks, Lou. Anytime. I have a question. Oh, hello, can I help you? I hate to bother you again, but I'm very curious about the old Carnavash estate. What can you tell me about the place? That is an interesting place. How do you like living there? I'm not sure yet. I think it's going to take a little getting used to. Well, I don't envy you. Now, why do you say that? You know, people act very strange when I tell them I bought the Carnavash estate. It's no wonder. It's rumored to be haunted. Do you believe in ghosts? Mówi nam, że ten dom jest nawiedzony, tak że czy weźmy w ducha. Why? The ghost of Carno supposedly haunts the place. It's not even supposed to be safe to live there. Ponoć właśnie naszego Carno, duch Carno, żyjącego, nawiedza ten dom. God forbid, killed there? I don't remember any deaths, but plenty of injuries. Over the years, the people who owned the place used to bring workmen in to fix things up, but invariably some bizarre accident would occur. One man had his arm chopped off, another man tumbled down a flight of stairs and broke his neck. He was paralyzed for life. Jakieś wypadki zawsze miały miejsce w tym domu. Maybe these men were just careless. Maybe that could be. Jakiemuś facetowi uderzył nogę, rękę drugi złamał. Nasza bohaterka stwierdziła, że pewnie nie byli zbyt ostrożni. Excuse me. Yes? I just have a simple question. Okay, ask away. Well, I'm very curious. Has anybody at all lived in the Carnavash estate since Carno's death? I'm really not sure. The Templeton family bought the place about 10 years after Carno's death. That would have been around, oh, 1910. There was talk of turning it into a museum. Electricity was added, but... because of a rash of injuries and bizarre events, it never came about. But has anybody at all lived in the house before us? Właśnie. I really don't think so. The Templetons never seemed to show any interest about the place. I think they were bothered by the reputation the estate had. Tam ewentualnie trwały jakieś prace remontowe. Ale nikt nie zamieszkał po tym magiku. Thanks. No problem. Będę z nią tak, słuchajcie, rozmawiać do skutku, bo widzę, że tutaj za każdym razem w kolejnych dialogach dowiadujemy się kolejnych ciekawych rzeczy. Hi there. Hi. I'm very curious about Carno. Wasn't he a world-renowned illusionist? He sure was. Carno was in his prime in the 1880s and 90s. He traveled all over the world with an extravagant magic show. We probably wouldn't be very impressed by it today, but back then they sure were. But I've heard that his magic acts tend to be a bit on the darker side. Yes, I've had that impression. But do you know what he was like as a man? He was very secretive. I don't think anybody really knew Carno, not even his wives. That brings up another good question.
Exactly how many wives did he have? Let me see. 1, 2, 3, 4, 5. He was married 5 times, 5 żon posiadał i tutaj pani jest zdania, że raczej żadna z żon tak naprawdę nie znała naszego Karma. Why so many? Był niesamowitym iluzjonistą. Co się stało z tą żoną? Well, let me see. 2 or 3 of them died, and as for the others, I don't know. Wielu trzy zmarły, a z pozostałymi nie wiem. It is rumored he was into the black arts. That's very interesting. Yes, isn't it? Well, thanks for your time. Sure, you're welcome. No to podpytujemy dalej. Excuse me, Lou. Oh, hello. Sorry to bother you again, but I was wondering, do you know if Carno had a child? Yes, he had a little girl. Czy Karno miał dziecko, tak. Something happened to her, but I can't remember what. What? Coś się jej stało, ale nie pamiętam co. I was just wondering. All right. Have a nice Słuchajcie, day. Czytaliśmy to drzewko genealogiczne i mówiłam wam, że tam była właśnie z pierwszą żoną bodajże. Miał dziewczynkę. Dwuletnią. Hello, Adrian. Can I help you? Well, I've been thinking about Przeżyła dwa lata i tam pisało, że zmarła zaraz. Do you know how he died? I don't know the details. Wiesz, jak zginął Carno. But one night, Carno and his wife Marie had a violent argument, after which they both lay dead. Jakąś mieli sprzeczkę Carno ze swoją żoną pewnej nocy. That was in the late 1890s. Well, where is Carno now? I think he's buried in a tomb somewhere on your property, along with Marie. Now that's a scary thought. Oh, he can't harm you now. Unless, of course, you believe in ghosts. Well, I don't. Carno's dead and gone. Został znaleziony chyba. W tym domu. Oh, I'm sorry. Thanks, Lou. I na pewno gdzieś się błąka ze swoją żoną Marią po domu. Bardzo nas tu pociesza pani ze sklepu z antykami. Ile jeszcze możemy z nią gadać? Oh, hi Adrian, can I help you? Oh, no thanks, just looking around. Okay, let me know if you need me. Okay. Czyli nic już więcej. No to co z tym krzyżykiem? Podbijamy do niej. Tu jeszcze jakieś książki są. Nie wiem, czy to mnie może interesować, czy nie. O! Podbijemy teraz w takim razie, skoro wie, kim jesteśmy. Może by nam tutaj, słuchajcie, odsprzedała to taniej. Nie, w ogóle nie ma dyskusji. Ciężka sprawa. Nic już? Kurde. Myślałam, że coś wskupam tą rozmową z nią. Okej, dobra. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy mogę jej walnąć w łeb na przykład tym młotkiem. Nie no, żartuję sobie oczywiście, ale sprawdźmy, czy na przykład karty albo kasę mogę na niej użyć. Nie. A kasę? Też nie. Dobra, no to co, wyjdźmy stąd. Nie mam na razie pomysłu, co mogłabym wyciągnąć z tego sklepu. Na chwilę obecną. Natomiast chodźmy do tego. Aha, tutaj jest, to nie jest sklep, to jest znowu ten agent, ale możemy z nim... Kiszajbusa. I love when you do the bubble. Yeah, produkcja. Excuse me, honey. You're back here again. Now, can you not see I am with a client? Yeah, I can see that. I don't know what I'm doing here. There's nothing I need from you. Good. Okay, where were we? The coochie-coochie. Sorry. Look at these getaway states. Coochie-coochie. Oh, I love that. You're beautiful. Coochie-coochie. Śliski facet. Obrzydliwe.
sprawdźmy, tam był chyba jeszcze jeden sklep i później sobie jeszcze raz wrócę do tej babeczki, bo wydaje mi się, że mogłaby nam powiedzieć coś więcej jednak. Jaki dżentelmen. Czy on nie miał sandałów i skarpet? Ale chyba nie, wydaje mi się, że to tylko tak wyglądało. Dobra. Chcę z panem pogadać, chcę coś kupić dla mojego psychicznego męża. This will do the job. Great. You gotta be careful with that though. That's sulfuric acid. I mean, it'll burn through practically anything. I know, don't worry. All right, then that'll be $4.75, please. Here's five. All right, out of five. And 25 cents of change. Thank you. You know, this is a small town. We don't get many visitors. Are you new here? Yeah, my husband and I just bought the old Carnabash estate. We're doing a little renovating. The Carnabash estate? So you're the ones who moved there. Now wait, why does everybody look so shocked when I tell them I bought that place? What's wrong with it? No właśnie, każdy jest zszokowany, mówiąc, kiedy mówią o tym, że oni się tam wprowadzili. No what? That place is haunted. Haunted? Shh, not so loud. To miejsce jest... They say it's haunted by the ghost of that magician. What's his name? Karna? Że nawiedzony jest przez tego magika. Karna. They died a violent death there one night, along with his wife. That was almost 100 years ago. A strange thing still happened there. Like what? I'm not exactly sure, but, you know, I don't keep up with those things, but if you're curious to know a little more, why, there's this old geezer. His name is Malcolm. He lives out of town a ways. He actually used to live with Carno as a boy. As a boy? How old is this guy? Mieszkał z Carno jako chłopiec. I haven't seen him for quite a while, but I'll tell you, he is old. Nie widział go już jakiś czas. He's gonna be over 100. And you say he used to live with Carno. That's what they say. That's interesting. Ale on musiał być... on musiałby mieć około 100 lat. Harv. Well, thanks, Harv. You've been very informative. I'll look into this Malcolm guy. Well, good luck. My wiemy, gdzie jest ten Malcolm. To jest tam, gdzie jest ten psiun, ale my nie mamy nic do tego pieska. Czy ja mogłabym coś tutaj jeszcze zwędzić, kupić, cokolwiek? A mogę z nim jeszcze pogadać? Can I help you? Oh, don't mind me. I'm just looking. Okay. Okay. Rozgląda się, dobrze. Musimy się jeszcze tutaj dobrze rozejrzeć. Chodźmy w tą stronę. Czy ja stąd mogę coś wziąć? Nie. Tu mogę jeszcze iść. O. Free soup bones. Darmowe kości na zupę. Pewnie wiecie, jak takie... to ja chcę je wziąć. Wejrzysz je. Jak je mam je wziąć? Powiedzcie mi. Nie rozumiem. No ja chcę je wziąć. Przecież klikam w nie. A, na beczkę chyba muszę kliknąć. Tak. I te kości mogą się przydać dla pieska, nie? Tak myślę. Czy coś jeszcze? Tak już za bardzo kasy nie mamy. Więc wychodzimy.
chyba tyle z miasta, co moglibyśmy tutaj załatwić. Jeszcze raz wejdę sobie do pani z antyków. Zobaczmy, czy jest jakaś nowa opcja dialogowa. Oh, Adrian, I'm glad you're here. I have some important newspaper articles you might want to see. Oh, really? Oh. Let me see. When you started questioning me about Carno's old estate, I thought of something. My mother started this scrapbook of important news articles when she was very young. She added to it almost up until the day she died. That was 4 years ago. I remembered seeing some old articles about Carno in here, so I dug it up. This is wonderful. Can I keep it for a while? Oh, no, I couldn't let it go. It's my mother's. You have to look at it here. I'm sorry. Oh, no problem. I'm just glad you found it. Dobra, przejrzymy sobie to tutaj. Zobaczmy, może będą jakieś informacje na temat tej posiadłości. I will leave it right here on the counter. Come in whenever you want. Thanks, Lou. I appreciate it. Don't mention it. Na pewno sobie to przejrzymy teraz. Kurde, no. Nie rozumiesz, kobieto, że ja chcę kliknąć tą książkę, więc ja nie wiem, z czym ona ma problem, słuchajcie. No. Pokażcie, co tam macie. Jestem ciekawa, jakie zdjęcia widzę. Ale ja też bym chciała zobaczyć. Co mnie to obchodzi, że bohaterka to ogląda? This coming Friday afternoon, February, dobra, 1887, Colonel will kindly give a special performance. No dobra, generalnie o jego występie. Mhm. Wow, w ogóle słuchajcie, był taki dobroduszny i zarobek z tego przedstawienia miał iść na biedne dzieci. Zobaczcie Carno lewitującego w powietrzu. O, jakiś, słuchajcie, eksperyment z krzesłem elektrycznym. Pewnie z tym krzesłem, które jest u nas w domu. To i więcej. Okej. Dalej. Sunday, niedziela 89, że córka Carno, dwuletnia, że została odnaleziona martwa w ogrodzie w Fish Pond, czyli w takim jakby źródełko, fontannie. To nie wiem, czy to nie jest ta fontanna, do której zaglądaliśmy tam chyba dwa razy. Została odnaleziona przez jej matkę Hortensję. Zastanawia się, jak to się mogło stać, słuchajcie, że ona tam wpadła i się utonęła, tym bardziej, że to było raczej płytkie, nie? Raczej moim zdaniem to nie był przypadek, no pewnie naszemu magikowi, który też był opętany przez demona, odwaliło i nie pamiętam akurat tego wątku z córką, szczerze mówiąc, pamiętam wątki z żonami, natomiast jeżeli chodzi o córkę, mi się wydaje, że po prostu on też uśmiercił swoją córkę, co jest makabryczne. W 1896 czwarta żona Carno, Regina. O Boże! Udławiona została czymś udławiona w gardle na śmierć. Aha, jedząc z nim obiad. Tragicznie Regina była czwartą żoną, która zmarła. 3 lata wcześniej zmarła jego trzecia żona, Leonora. Aha, i spadła niby ze schodów, łamiąc swój kark. Znaczy, wiecie, o co chodzi, skręcając swój kark. I Carno oczywiście stracił swoją córkę 7 lat wcześniej.
która utonęła w tej fontannie, czy tam w tym in the ten, co? Tender age of two. Aha, że mając 2 latka. Karno właśnie wziął rozwód ze swoją pierwszą, nie, ze swoimi dwoma pierwszymi żonami. Ale nie było o nich słychać. Dobra, dalej. 1898. Aha, to jakimś jego... co? Że został podpalony? W jakimś jego spektaklu, triku? Tak, że miał uciec w przeciągu 20 sekund, ale coś poszło nie tak. No i na, słuchajcie, całym przedstawieniu rozpętał się horror. I został, słuchajcie, uratowany ledwo. Został przewieziony do szpitala Our Holy Savior Hospital. Był w śpiączce. Ich jego ciało było poparzone w 80%. I doktorzy nie by, lekarze nie byli optymistyczni, jeżeli chodziło o jego wyzdrowienie. Nieźle. W 1898. No, został on i jego żona Maria zostali znalezieni martwi w ich domu. Tak naprawdę nie wiadomo do końca, co się tam wydarzyło. Ale podejrzewano, że Karno, który cierpiał z powodu swojego wypadku, czyli tego poparzenia, obudził się ze śpiączki w tej ostatniej nocy i uciekł ze szpitala Worla, zabijając przy tym oczywiście pielęgniarkę, jakimś sposobem udało mu się dotrwać, przejść tyle mil do domu. Co tu dalej pisze? Widzicie. I pewnie, słuchajcie, zastał ją, pisze tutaj z swoją żoną Marię, z jakimś kochankiem, Gaston Warwick. No i rozpętała się, słuchajcie, rzeź. Ale Gaston zniknął, a obydwoje, Maria i Karno, zostali odnalezieni martwi. Ciekawe. Zostali pochowani w grobowcu Karnowasz. Okej. To wszystko. No, dużo, słuchajcie, ciekawych informacji bardzo. Mamy mniej więcej obraz wydarzeń, także moim zdaniem, słuchajcie, on po prostu zarżnął swoje wszystkie żony. Mogę z nią jeszcze pogadać chwilę? Excuse me, Lou. Oh, hello, Adrian. I just wanted to thank you for answering all of my pesky questions. I won't bother you again with them. Oh, it's no bother. I just hope I've helped you. Oh, you really have. I've learned a lot. I'm glad. Dobrze. Okej, spadamy stąd. Myślę, że po drodze, zanim wrócimy do domu, zajdziemy sobie do pieska. Interesuje mnie ten wizard, jak on powiedział, czarownik Malcolm. Ale jak to jest możliwe, jak to było w 1890, tu mamy 1993. Gość musiałby mieć ze 100 lat, tym bardziej jak tam niby małym dzieckiem był, no ale proszę was. Ale w sumie, jeżeli to jest czarownik, to wszystko jest możliwe, prawda? No już myślałam, że nie ma pieska. Ale jak mogłoby nie być, słuchajcie. Ja sobie to zapiszę tutaj, bo ja się boję, że może tu się coś wydarzyć niedobrego. Mogę mu dać tą kość? Mogę. Good dog. Nice doggy. Idziemy tam?
No i czyż? Ale jaja. To co, wchodzimy? Yes, what do you want? Ma'am, I just bought the old Carnavage estate. I understand the man who lives here, Malcolm, I think his name is, used to live there as a young boy. So? Well, I was wondering if maybe I could speak to Malcolm about his experiences there. I have a lot of questions to ask him about the place. No. Mr. Warm Shadow is a very old man. I don't see any reason for you to come in and upset him with unpleasant memories. But I said no. Spróbujemy jeszcze raz? Nie, nie mogę. To do dupy. Szkoda. Dobra, moi drodzy. Ja myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Mamy ten środek czyszczący dla naszego męża. W następnym odcinku będziemy wracać do domu. Także z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć.